Kontrakt na zakup pociągów Pendolino może zostać zerwany. Powód: producent nie wywiązał się z umowy. Wicepremier Janusz Piechociński przyznał, że nie była to najlepsza decyzja. Przez wiele miesięcy byliśmy zapewniani przez rząd Donalda Tuska, że zakup Pendolino to skok cywilizacyjny dla Polski i jedna z najlepszych decyzji. Teraz rząd po przyznaje się do błędu. Wicepremier Janusz Piechociński w wywiadzie dla radia RMF -FM przyznał, że nie była to najlepsza decyzja. Szef Ludowców stwierdził także, że dojdzie do dużego biznesowego konfliktu. Skończy się konfliktem pomiędzy tym, który wygrał przetarg, a zamawiającym, bo nie zostały spełnione w, w zapisy umowy w zakresie dostarczenia do Polski certyfikowanego do odpowiedniej zakładanej prędkości pojazdu. Jeszcze raz pokazuje bardzo wyraźnie, że w, kiedy zaczynał się europejski kryzys, nie była to najlepsza decyzja. Trzeba było postawić na zakupienie nowego taboru na prędkość 160 km/h, postawić na polskie firmy takie jak Bydgoska Pesa czy Mołopolski Nevak, tym bardziej, że w Polsce nie ma dziś warunków, by wydać certyfikację dla pociągów do prędkości 250 km/h. Na, na dzień dzisiejszy, poza fragmentem centralnej magistrali kolejowej, nie mamy żadnego odcinka trakcji kolejowej, gdzie można jechać z prędkością 200 km/h. Żadne tory w tej chwili w toczonych pracach modernizacyjnych nie są przygotowywane do takiej prędkości. Być może kiedyś pomiędzy Warszawą a Katowicami i Krakowem na centralnej magistrali kolejowej podniesiemy prędkość z 200 do 230 km na godzinę, ale na razie nie ma decyzji kiedy to nastąpi, czy będą na to pieniądze. Sytuacja bulwersuje tym bardziej, że zakup taboru dostosowanego do 160 km na godzinę byłby Wiele tańszy. Za 20 pociągów Pendolino zapłaciliśmy około 2 miliardów złotych. Taki tabor, tej samej również jakości, dostosowany do 160 km na godzinę, można było kupić za pewnie połowę ceny, a może nawet jeszcze mniej.